Janusz i Grażynka w RMF FM. Ale pogoda, no zdziemnąłbym się Grażyna, ale coś nie mogę zasnąć, no. Ale to ja nie wiem, to ja mogę ci opowiedzieć bajkę. Tak, o kaczce dziwaczce? Nie, tam Janusz, przestań. Ja ci opowiem, napisałam wczoraj bajkę o Mateuszku, który jeździł PKS-ami po Mierzei Wiślanej. O. Chcesz opowiedzieć? Jeździł gryząc trawę, kręcąc mordą, jak prezes przykazał. Janusz, no. No co? Wszystkie bajki mi psujesz. Taki wiersz był, gryzła trawę, kręcąc mordą, krowa. Świnia. Nie świnia, Grażyna, krowa. Ty jesteś świnia, o tobie mówię. Czyli chcesz spać, czy nie? Kładziesz się? No kładę. No to słuchaj, to ja ci opowiem, Januszek, bajkę. No więc Mateuszek, on jeździł PKS-ami, ale dotarło do niego taka wieść, że prezes kazał gryźć trawę. I on mówi, o, to ja tu wysiadam i będę gryzł tutaj. To była Mierzeja Wiślana akurat. No i on zaczął gryźć tę trawę tak, że przekopał Mierzeję i dokopał się do... złóż bursztynu. Ale to masz przerąbane, Grażyna. Teraz prezes każe wam bursztyn gryźć. A przestań, cicho. A z bursztynu wybudował dla pana prezesa bursztynową, dwuwieżową, strzelistą komnatę. I on PKS-ami jeździł i przywoził innych. I przywiózł księżniczkę z hamburgerem. Tak, poczekał z wodok. Przywiózł misia z Antonim. I też żonę Kalisza spotkał na stacji benzynowej. Mówi, chodź, jedź ze mną, my cię przygarniemy. I tęczowa Biedronka przyleciała. Oj, wypluj to, Janusz, no. I ministrowie wszyscy przyszli różni. I naprawdę, i Ogórek nawet była w stroju takim słodko pierdzącej wróżki. I oni w tej komnacie żyli długo i szczęśliwie. No, w Brukseli. Wiesz co, Grażyna? No. Ja to bym uważał z tą bursztynową komnatą. Ostatnio, jak mieliśmy bursztynową komnatę, to wybuchła wojna.